Katarzyna Wierzbicka. Wydarzenia. Obchody Konstytucji 3 maja w Tarnobrzegu. Uwaga na zatrucia. Prolog Diany Ciecierskiej. Dzisiaj uroczyście obchodziliśmy 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tegoroczne uroczystości obchodów Święta Konstytucji 3 maja rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny, która została odprawiona w kościele Ojców Dominikanów. 3 maja. Dzień ważny, dzień święty. Dzień, w którym czcimy Najświętszą Maryję Pannę jako Królową Polski. Dzień, w którym przypominamy sobie także próbę ratowania Rzeczpospolitej przed upadkiem poprzez uchwalenie Konstytucji 3 maja. Po mszy uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Bartosza Głowackiego. W uroczystej manifestacji patriotycznej wzięli udział przedstawiciele władz, poczty sztandarowe lokalnych organizacji, stowarzyszeń, placówek oświatowych i służb mundurowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Tarnobrzega. Nowe czasy. Był to akt prawny nadzwyczaj nowoczesny i światły, bo wprowadzał nowatorski trójpodział władzy, precyzyjnie określając jej strukturę, prawa i kompetencje. W tym roku przypada 222. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Po części oficjalnej zgromadzeni mogli obejrzeć program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej nr 4. Może gdzie indziej, lecz sercu jest droższa piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza. Drugiego maja, w przeddzień Święta Narodowego 3 maja, w Nowej Dębie uczczono Dzień Biało-Czerwonej Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Wzorem lat ubiegłych, święto to było okazją do przypomnienia o tym, jak ważne są symbole narodowe. W czasach wolności biało-czerwone barwy oznaczały dumę, poczucie wartości i związku z historią naszego narodu. Są po prostu wyrazem patriotyzmu. Jak mówi Wiesław Ordon, burmistrz Nowej Dęby, każdego roku gmina obchodzi Dzień Flagi bardzo uroczyście. Nie inaczej było tym razem. O godzinie 12 odbyło się podniesienie flagi państwowej na maszt przez poczet sztandarowy wystawiony przez Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba. Oczywiście w trakcie hymnu. Osoby biorące udział w uroczystości, a także mieszkańcy Nowej Dęby, tego dnia mogli otrzymać z rąk burmistrza biało-czerwoną flagę. Nasze barwy narodowe wywodzą się z godła, z bieli orła i czerwieni pola tarczy herbowej. Szczególnie mocno wyeksponowano te barwy w roku 1792, w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Prawnie kolory zostały usankcjonowane przez Sejm w czasie powstania listopadowego. Po odzyskaniu niepodległości Sejm w roku 1919 ustanowił biel i czerwień jako barwy narodowe, zaś w 2004 roku 2 maja dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. 28 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W miniony piątek przed pomnikiem pamięci ofiar wypadków przy pracy w tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym przedstawiciele między innymi spółek i zakładów, które powstały na bazie likwidowanego siarkopolu, związków zawodowych, a także Państwowej Inspekcji Pracy złożyli kwiaty i odmówili modlitwę w intencji ofiar wypadków. Kiedy w 2004 roku odsłanialiśmy pomnik w pamięci ofiar wypadków przy pracy w tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym, do tego roku było 57 ofiar śmiertelnych. Niestety od tego czasu ta grupa, liczba uległa zwiększeniu. Mimo nakładów, które
są czynione przez pracodawców mimo przestrzegania przepisów BHP, jednak w dalszym ciągu dochodzi do tych śmiertelnych wypadków, wypadków ciężkich na miejscu, na stanowisku pracy. Kontynuacją piątkowych obchodów była msza święta odprawiona w kościele pod wezwaniem świętej Barbary. Dzisiaj szczególnie bliscy naszemu sercu są ci, którzy swoje życie oddali na stanowisku pracy, w kopalni, w kopalniach, którzy zginęli w wypadkach. Polecamy ich dobremu i miłosiernemu Bogu. I wyrazem tej naszej troski, tej wdzięczności jest nasza obecność tutaj. Obecność pocztów sztandarowych, delegacji. Tego dnia złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze pod tablicą poświęconą pamięci ofiar wypadków przy pracy. W większości przypadków to byli nasi koledzy, ale których tak bliżej nie znaliśmy i chcieliśmy ich w jakiś sposób upamiętnić. Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych obchodzony jest w ponad 70 krajach. Nabrał on światowego charakteru, kiedy w 1996 roku w siedzibie ONZ w Nowym Jorku delegacja związkowców zapaliła świece pamięci dla uczczenia pracowników, którzy zginęli lub cierpią z powodu złych warunków pracy. Warto pamiętać, że jest to nie tylko dowód pamięci o ofiarach wypadków, ale także okazja, by skierować do pracodawców apel o lepsze warunki pracy. Maj to czas, kiedy rozpoczynają się przyjęcia komunijne, weselne, a także imprezy plenerowe. Okres ten wiąże się niestety jednak ze zwiększoną liczbą zatruć pokarmowych. Zatrucia pokarmowe to ostre i gwałtowne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, objawiające się zwykle biegunką i wymiotami. Występują w stosunkowo krótkim czasie po spożyciu żywności skażonej drobnoustrojami lub ich toksynami oraz pasożytami. Najczęstszą przyczyną zatruć pokarmowych są jednak bakterie typu Salmonella. Człowiek zakaża się najczęściej poprzez żywność zanieczyszczoną odchodami zakażonych zwierząt, np. drobiu, a także poprzez pochodzące od nich produkty żywnościowe, takie jak mięso czy jaja. Aby ustrzec się przed zachorowaniem, warto pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny. Mycie rąk i prawidłowe przygotowywanie posiłków, nie z surowych jaj, gdy dotykamy, na przykład przygotowujemy jakieś potrawy z mięsa, z drobiu, to również dotykając później chleb, czy nóż, czy deskę do krojenia, powinniśmy również umyć ręce, czy dotykając jajek. Same jajka powinny być wyparzane gorącą wodą co najmniej. Na konsekwencje zatruć najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Przy takim schorzeniu przewodu pokarmowego, gdzie występują wymioty, biegunka, bardzo szybko u tych osób właśnie starszych, jak również małych dzieci następuje odwodnienie. I to jest najbardziej niebezpieczne dla zdrowia, a nieleczone nawet dla życia takich osób. Warto zastosować się do powyższych zasad, bo mogą one w znacznym stopniu pomóc uchronić się przed zachorowaniem i jego następstwami. Młodszy kapitan Daniel Myszka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu oraz Adam Bednarz i Zenon Dziadura zostali nagrodzeni za bohaterską postawę i uratowanie życia panu Stanisławowi Łopuśnińskiemu. Wszyscy trzej wykazali się wielką odwagą i opanowaniem. Dzięki ich wzorowej postawie, szybkiej reakcji i współpracy udało się uratować pana Stanisława Łopuśnińskiego, który kilkanaście dni temu stracił przytomność w okolicach sklepu przy ulicy Waryńskiego. Od samego rana byłem w stanie takiej nieważkości. Miałem wysoką temperaturę, źle się czułem. Szukałem tej pomocy od rana, nie znalazłem ją. Kazano mi czekać do godziny 10 w przychodni na lekarzy rodzinnych. Chciałem się sam wybronić poprzez zakup w aptece jakichś leków, ale nie zdążyłem. Co dalej, nie pamiętam. Leżący na chodniku nieprzytomny mężczyzna od razu zwrócił uwagę tarnobrzeskiego maratończyka Zenona Dziadury, który od razu zadzwonił na numer alarmowy 112. Telefon odebrał kapitan Daniel Myszka. Za wszelką cenę starałem się w miarę moich możliwości uratować tutaj pana Stanisława. Tu dzielnie mnie wspierał pan kapitan, który mówił, żeby się nie denerwować, żeby spokojnie podejść do tego. Kazał się nie rozłączać i jednocześnie podjąć akcję reanimacyjną, więc
jako że miałem jedną rękę zajętą, poprosiłem tutaj obecnego pana bednarza, żeby ucisnął 30 razy klatkę piersiową, tak mi, jak mnie instruował pan kapitan. 30 razy nie naciskam mu na klatkę, mówi ten pan, mówi szczerze, nie tak ostro, bo mu żebra połamiemy, no ale jak to powietrze dostał i powieki zacząłem mu mrugać, to ten pan mówi, o już go mamy, no i dobrze, no i chwała mu temu, że żyje i jest między nami. Dzięki telefonicznym wskazówkom kapitana Myszki udało się przywrócić nieprzytomnemu funkcje życiowe. Po kilku minutach na miejsce przyjechała karetka, która zabrała przytomnego już pana Stanisława do szpitala. Także po tym zdarzeniu, które miało tutaj miejsce z panem Stanisławem, to coraz więcej osób dzwoni o takich osobach, że ktoś stracił przytomność. No po prostu bardziej może to wpłynęło przez media do ludzi, że trzeba się interesować też takimi osobami. Nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy mężczyzny, gdyby nie szybka reakcja i pomoc przechodniów. Stanisław Łopusiński, który z zawodu jest szewcem, osobiście podziękował bohaterom za uratowanie życia. Każdemu z nich wręczył dyplom i własnoręcznie wykonane figurki żubrów. Mężczyznom podziękował również komendant Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, prezydent miasta oraz zastępca dyrektora tarnobrzeskiego szpitala. Dziękuję za tą postawę. W tym miejscu chciałbym podziękować tutaj wszystkim panom, którzy wykazali się odwagą, determinacją, zachowali zimną krew i zrobili to, czego oczekuje się od obywateli. Nie odwrócili się, a zaczęli udzielać pomocy. Pamiętajcie państwo, że to, co się zrobi na początku, to jest najważniejsze. Dlatego nam, lekarzom, pozostało tylko dokończyć to, co wyście zaczęli. Uczniowie z zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu zdobyli podium w powiatowym ogólnopolskim młodzieżowym turnieju motoryzacyjnym. Już niebawem zwycięzców czekają zmagania w konkursie na szczeblu wojewódzkim. O udział w finale wojewódzkim walczyli reprezentanci 4 tarnobrzeskich szkół ponadgimnazjalnych. Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika, Hetmana, zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 oraz Górnika. Konkurs, który został zorganizowany na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, składał się z 2 etapów. W pierwszym uczestnicy musieli rozwiązać test teoretyczny z przepisów ruchu drogowego i historii motoryzacji. Następnie czekał na nich sprawdzian praktyczny, czyli jazda samochodem z talerzem stewarda i jazda motorowerem po torze przeszkód. Motorowerem jeździ każdy z uczestników tego konkursu, natomiast samochodem z talerzem stewarda wykonuje tylko przejazd jedna osoba. Jak uczniowie poradzili sobie z konkurencjami? Egzamin teoretyczny nie był trudny. Były standardowe pytania, więc jeżeli ktoś znał przepisy, to mógł napisać. Teoretycznie nie był trudny. Dla mnie o wiele trudniejszy był ten właśnie test historii motoryzacji. Niestety były dość takie pytania mało ogólne, takie dość szczegółowe. Najciekawsze to chyba było to, ile aut jeździło 100 lat temu w Warszawie, prawda? Albo ile w tym 1913 roku jeździło motorów po Warszawie. Czy Chevrolet były budowane w Polsce? Bez gruntownego przygotowania no ciężko było udzielić poprawnej odpowiedzi na którekolwiek z tych pytań. Jeżeli chodzi o część praktyczną jazdy na motorowerze, to była moja pierwsza jazda na motocyklu z manualną skrzynią biegów, więc oceniam swój przejazd jako w sumie dość dobry jak na pierwszy raz, z racji tego, że nie popełniłem ani jednego błędu. Zaprawda czas nie był imponujący, ale jestem z siebie zadowolony. Przejazd oceniam, myślę, że na dobry. Myślę, że dobrze przygotowałem się. To jest wszystko zasługa pana naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Romana Szaro. Tak, on mnie uczył teorii, no i dzięki temu mogłem w praktyce zastosować to, co mi przekazał. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali egzaminator tarnobrzeskiego WORT oraz policjanci. Młodzież, która przygotowała się do tych zawodów, wypadła bardzo dobrze w mojej ocenie. Nie było łatwo, ponieważ zarówno wiedza teoretyczna była wzięta z różnych przepisów, z aktualnych przepisów, więc być może niektórzy jeszcze, że tak powiem, nie są do końca na bieżąco, ale dzisiejszy dzień wymaga, aby przepisy znać i umieć je stosować w praktyce. Dużo problemów sprawiła zapewne im również jazda motorowerem, ponieważ jest to pojazd, z którym po raz pierwszy mieli styczność, a więc na pewno niełatwo było pokonywać tor przeszkód, jechać slalomem. Natomiast w samochodzie, to o czym później zwróciłem im uwagę, widać było ewidentnie nerwowość. Popularyzowanie przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży, zapewnienie jej możliwości wykazania się swoimi umiejętnościami i wiadomościami oraz doskonalenie techniki jazdy.
To główne cele, jakie przyświecały organizatorom konkursu, czyli Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu i Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Przede wszystkim chodzi tutaj o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponieważ każdy, kto będzie doskonalił swoją technikę jazdy, czy to jest samochodem, czy to motorowerem, motocyklem, gdzie w tej chwili te motorowery i motocykle coraz częściej widzimy w ruchu drogowym, będzie jeździł bezpieczniej, a znajomość przepisów pozwoli na bezpieczne korzystanie z ruchu drogowego dla kierującego i dla każdego z nas jako uczestnika ruchu drogowego. Im więcej na drodze agresji, im więcej nerwowości, tym więcej popełnianych jest błędów, wykroczeń, ale również przez to jest stwarzanych mnóstwo sytuacji niebezpiecznych. W powiatowym ogólnopolskim młodzieżowym turnieju motoryzacyjnym zwyciężyli reprezentanci zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1. Drugie miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika, trzecie zespół szkół imienia księdza Stanisława Staszica. Ponadto komisja konkursowa po ocenie wszystkich konkurencji postanowiła przyznać nagrodę indywidualną za osiągnięte wyniki podczas rywalizacji. Puchar ufundowany przez dyrektora WORT Wiesława Lichotę. Otrzymał go Tomasz Gmurkowski z zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1. Konkurencje były dość trudne, a rywalizacja była dość wyrównana i było dużo ludzi po prostu, którzy dobrze jeździli na motorach, dobrze testy pisali i jednak było trudno zdobyć to pierwsze miejsce. Uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 będą reprezentowali powiat tarnobrzeski w turnieju na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się w Krośnie. Pawlasówka, magia miejsca i ludzi. Tak zatytułowana jest wystawa, jaką można oglądać w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu. Jej kuratorem jest historyk Tadeusz Zych. Pawlasówka to nazwa ogromnie ważna dla historii naszego miasta. Tak nazywano przed wojną dom doktorstwa Eugeniusza i Janiny Pawlasów, który mieścił się mniej więcej tam, gdzie dzisiaj szkoła podstawowa nr 3. Było to miejsce spotkań artystów oraz ludzi świata nauki. Przez Pawlasówkę przewinęli się między innymi malarz Marian Ruzamski, pisarz Emil Zegadłowicz, Stanisław Piętak, Andrzej Piwowarczyk czy Stefan Rzechowski. Pawlasówka była miejscem nie tylko spotkań, ale miejscem, gdzie tworzyły się ważne dzieła, gdzie odkrywano talenty. No, warto powiedzieć, że tutaj na Pawlasówce w zasadzie swoją skandalizującą powieść napisał wspomniany już Zegadłowicz, mówię tutaj o powieści Motory. Marian Ruzamski odkrył dla polskiej sztuki Stefana Rzechowskiego, jednego z największych artystów, i który właśnie na polecenie Ruzamskiego ilustrował tą książkę Zegadłowicza. Częstym gościem na Pawlasówce był pochodzący z Wielowsi Stanisław Piętak. To wszystko sprawiło, że Pawlasówka stała się swoistym salonem artystycznym, literackim, jakich pełno było w Krakowie, Lwowie, Wilnie czy Warszawie. Na wystawie prezentowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej przedstawione zostały pamiątki z domu małżeństwa Pawlasów, oryginały listów Tuwima, rysunków Rzechowskiego czy obrazów Ruzamskiego, w tym portrety tarnobrzeżan. Niezwykłym odkryciem, można powiedzieć, tej wystawy jest prezentacja wypracowania szkolnego, które dla córki doktorostwa Pawlasów, Alicji Pawlasówny, napisał wspomniany Zegadłowicz. Alicja Pawlasówna nie miała pomysłu. Bardzo srogi, ówczesny tarnobrzeski polonista, Persor Ignacy Płonka, zadał wypracowanie i korzystając właśnie z obecności Zegadłowicza w Tarnobrzegu i w domu Pawlasów, tenże mistrz pióra napisał takie wypracowanie. Na ekspozycję składają się też wydania książek Tuwima, Zegadłowicza oraz unikalne przedwojenne fotografie ludzi tworzących Pawlasówkę. Pawlasówka nie była czymś hermetycznym, nie była miejscem, które było przeznaczone tylko dla elity albo przeznaczone tylko dla wybranych. To był dom otwarty również i dla zwykłych mieszkańców Tarnobrzega. Przychodzili tutaj koledzy i koleżanki, córki doktorostwa, przychodzili sąsiedzi, którzy zawsze mogli tutaj otrzymać pomoc i jakby dowodem na to są fantastyczne akwarele zrobione przez Ruzamskiego chociażby tarnobrzeskim dzieciom, zwykłym, prostym mieszkańcom naszego miasta, które również prezentowane na tej wystawie tworzą swoisty klimat tego przedwojennego Tarnobrzega.
Wystawę Pawła Słówka Magia miejsca i ludzi można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej do 25 maja. Diana Ciecierska, tarnobrzeska wokalistka, ma zaledwie 19 lat, a na swoim koncie już wiele nagród i sukcesów. O tym, jak znakomicie śpiewa i jak radzi sobie na scenie, mogli się przekonać wszyscy, którzy przyszli na jej recital do Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Był to pierwszy recital wokalistki Studia Piosenki Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Publiczność, która do ostatniego miejsca wypełniła salę widowiskową, mogła posłuchać polskich i zagranicznych coverów, a także własnych utworów Diany. Na scenie Diana wystąpiła z zespołem muzycznym pod kierunkiem Wojciecha Kawy. Towarzyszyli jej także Radosław Rzęsa, Szymon Witaszek oraz Mariusz Ciach. Oczywiście nie mogło zabraknąć instruktorów, Anny Pintal i Mariana Zycha, pod okiem których młoda wokalistka uczyła się śpiewu. Pierwszym takim wspaniałym moim gościem jest osoba, którą poznałam 12 lat temu. I może to, co teraz powiem, będzie takie napuszone, ale właśnie kiedy ją poznałam, to moje życie stało się muzyką i nie chcę tego zmieniać nigdy. Zapraszam bardzo serdecznie panią Anię Pintal. Zauważyła mnie na przygodzie przedszkoli. Od tamtej pory jesteśmy nierozłączne. O mojej kochanej Dianie to ja mogę peany wygłaszać. Jest to dziewczyna, na którą rzeczywiście czekałam. I to czekałam, wydaje mi się, no nie całe moje życie, ale wypełniła te 12 lat w sposób przepiękny. Myślę, że dalej będziemy utrzymywały kontakty, ale już bardziej chyba towarzyskie, ponieważ Diana wypłynie na szerokie wody. Diana w czasie koncertu zaśpiewała również ze swoją młodszą siostrą Natalią, także dobrze zapowiadającą się wokalistką. Widownia bawiła się świetnie. Półtora godzinny koncert zakończył się owacją na stojąco i dwoma bisami. Piękny, świetny koncert, ciekawie dobrany repertuar, znakomici muzycy, którzy towarzyszyli Dianie na estradzie. To wszystko razem sprawiło, że to było duże przeżycie. Poza tym, proszę Państwa, nie ma wielu takich wykonawców, którzy potrafią zapełnić salę widowiskową Tarnobrzeskiego Domu Kultury praktycznie po brzegi. I to było też widać i to było też na pewno dowodem na to, że Diana jest kimś. Recital Diany był swego rodzaju uwieńczeniem jej 12-letniej nauki śpiewu w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Właśnie tego samego dnia wokalistka zakończyła naukę w pierwszym społecznym liceum ogólnokształcącym w Tarnobrzegu. Stowarzyszenie Interakcja, Środowiskowy Dom Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej byli organizatorami 25. Przeglądu Twórczości Artystycznej Przedszkoli Wielka Scena Mali Artyści. W tym roku wzięło w nim udział 12 tarnobrzeskich placówek. Na scenie Środowiskowego Domu Kultury wystąpiło łącznie blisko 300 przedszkolaków. Dzieciaki prezentowały swoje zdolności artystyczne w dwóch turach. Program przygotowany przez małych artystów był bardzo różnorodny, począwszy od tańców, piosenek, wierszy, aż po inscenizację bajek. Pierwsze przedszkole już wystąpiło w dzisiejszym przeglądzie. Było to przedszkole katolickie, zaprezentowały się dzieci 5- i 6-letnie. Było to powitanie wiosny, były kwiaty, były żabki, dzieci dały z siebie wszystko. Koncert był wspaniały i myślę, że dla rodziców była to wielka radość, oglądając swoje pociechy. Dzieci z przedszkola numer 7 przygotowały przedstawienie, raczej opowieści ruchowe, tańczące owady na łące. Przygotowania trwały w sumie 2 miesiące. Zaczęliśmy w lutym, końcem stycznia, także rodzice przygotowali stroje, przygotowali również kwiaty przepiękne, zrobili stroje przygotowane własnoręcznie albo z wypożyczalni. Występy wszystkich przedszkolaków, jak i ich kolorowe stroje zauroczyły publiczność, która po brzegi wypełniła salę widowiskową. Mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
wrażenia ogromne. Patrząc na buzie dzieci, na ich tremę, na zaangażowanie rodziców, piękne stroje, po prostu rzeczywiście wiosna się zaczyna, a chce się żyć, jest pięknie kolorowo i oby tak było całe lato. Pszczółki, kwiatuszki, poduszeczki, motylki, co nam więcej potrzeba? Każdego roku w czasie przeglądu mali artyści próbują swych sił na scenie, prezentują swoje zdolności, a przy tym dobrze się bawią. Myślę, że dla małego dziecka ważne jest takie spotkanie się ze sceną. Przełamują w tym momencie pierwsze bariery tremy. Później, kiedy zejdą ze sceny, to już jest radość, to jest zabawa, to jest to, co jest najważniejsze dla dzieci. Na zakończenie imprezy wszyscy mali uczestnicy otrzymali słodkie upominki, dyplomy i drobne prezenty. Wojciech Majkut, Grzegorz Sochacki, Paweł Hajduk i Anna Kida z tarnobrzeskiego Hetmana osiągnęli spektakularne wyniki w olimpiadach przedmiotowych, wyprzedzając uczniów z wielu renomowanych wielkomiejskich liceów. Niebywałym sukcesem zakończył się udział Wojtka Majkuta, ucznia klasy drugiej społecznego liceum w 39. Olimpiadzie Geograficznej, której finał miał miejsce w Toruniu. Wojtek został laureatem tejże olimpiady i zdobył 4. miejsce w Polsce. Przed tym utalentowanym i ogromnie zainteresowanym geografią uczniem jeszcze udział w warsztatach kwalifikujących do finału w Japonii. Już od małego dziecka się interesowałem geografią. Miałem dużo atlasów, przeglądałem atlasy, uczyłem się stolic na pamięć. Także już od początku wiedziałem, że to będzie takie jakby moje hobby, moje zainteresowania. Na pewno liczyłem na to, że będę wysoko, bo wiedziałem, że jestem dobrze przygotowana, ale żeby aż tak wysoko, to na pewno nie. Mam nadzieję, wszyscy mocno trzymamy kciuki, że Wojtek zaraz po Karolu, którego tutaj mamy w Olimpiadzie Matematycznej, będzie reprezentował naszą szkołę, właśnie nasz kraj, Polskę, w Japonii na Międzynarodowej Olimpiadzie. Jest to dla mnie niezwykła satysfakcja i taka nagroda za tą pracę wspólną z Wojtkiem. W 26. Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej jako jedyny reprezentant Podkarpacia wystartował Grzegorz Sochacki, również uczeń klasy drugiej i brawurowo wywalczył sobie tytuł finalisty. W tym samym dniu Grzegorz brał udział również w finale 62. Olimpiady Fizycznej, gdzie także zdobył tytuł finalisty, co zwalnia go z egzaminu maturalnego, który będzie zdawał w przyszłym roku. Ekonomia to taki prosty przedmiot w porównaniu z fizyką czy ze ścisłymi, ale ogólnie to się wzięło z tego, że przypadkowo wziąłem udział w pewnym konkursie właśnie z ekonomii. Potem mnie zaczęło interesować zjawisko naokoło mnie i zacząłem czytać i już poleciało dalej. Przygotowując się do olimpiady, uczeń pracował pod kierunkiem Grzegorza Kobylskiego. Jeśli chodzi o Grześka, to on się zajmuje tutaj ekonomią. Jest to ciekawa sprawa, bo generalnie, jeśli chodzi o szkolnictwo średnie, nie ma takiego przedmiotu. Są podstawy przedsiębiorczości. On musiał to rozwijać indywidualnie na dodatkowych lekcjach, które nasza szkoła tutaj zapewnia z podstaw ekonomii. Także jest tutaj olimpijczykiem, jeśli chodzi o te dwie olimpiady, czyli ma fizykę z głowy i ekonomię, która daje mu także wiele uczelni. Jedyną dziewczyną wśród tegorocznych olimpijczyków jest Anna Kida, tegoroczna absolwentka, która wróciła z tytułem laureata z eliminacji centralnych 39. Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. W olimpiadzie brała już udział w ubiegłym roku, a jej dalsze wysiłki zostały nagrodzone już teraz tak wysokim tytułem i zwolnieniem z egzaminu maturalnego z historii. Historia interesuje się od dawna, była zawsze moim ulubionym przedmiotem w szkole. Wybrałam ją też w liceum na poziomie rozszerzonym. I zamierzam dalej pójść na studia na prawo, na Uniwersytet Warszawski, więc po części ona też się przydaje. Poza tym zwalnia z rekrutacji na liczne kierunki studiów na większość uczelni humanistycznych. Sukcesy w Olimpiadzie Historycznej odniósł również Paweł Hajduk. Uczeń w poprzednich latach zdobył tytuł finalisty Olimpiady Historycznej, a ponadto zajął 3. miejsce w Olimpiadzie Filozoficznej. Takie nauki jak historia i filozofia
poszerzają naszą wiedzę na temat świata i dzięki temu wiemy, jak świat jest zbudowany, jak funkcjonuje, i wgląd w przeszłość daje nam obraz teraźniejszości, a zatem dzięki poznawaniu historii czy zagłębaniu się w filozofię można zrozumieć mechanizmy, które rządzą dzisiejszym światem. Do tego właśnie interesują mnie takie zagadnienia. Opiekunem zarówno Pawła, jak i Ani był Grzegorz Kobylski, nauczyciel historii. Wszystkim olimpijczykom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Zobaczmy, co nas czeka w nadchodzącym tygodniu. Już w najbliższą niedzielę 5 maja Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie organizuje 21. Podkarpacką i 10. Ogólnopolską Paradę Straży Wielkanocnych Turki 2013. Zaczynamy mszą świętą o godzinie 11.30 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. O godzinie 13.00 planowany jest przemarsz ulicami Nowej Dęby i o 14.30 na stadionie sportowym, tam za mną, rozpoczniemy parady tychże Turków, musztry paradne, inne ciekawe pokazy. Serdecznie Państwa zachęcam do uczestnictwa w tym niecodziennym w naszym regionie wydarzeniu. Nadmienić należy, że samych uczestników bezpośrednich, czyli Turków, orkiestr, mażoretek, będzie około 1700 osób, także widowisko niesamowite. Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tarnobrzegu zaprasza na uroczystości związane z obchodami Europejskiego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, które zostaną połączone z 20-leciem działalności placówek warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego. Ponieważ ten rok jest dla nas bardzo, bardzo dużym wydarzeniem, chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim Tarnobrzeżaninom za tą współpracę, za to przyjęcie naszych osób do nas i zaprosić serdecznie 6 maja na halę OSIR-u. Od godziny 8 już będzie tutaj spotkanie pod naszym budynkiem stowarzyszenia, czyli na Alei Niepodległości 2. Później odbędzie się msza święta z udziałem biskupa w Kościele Chrystusa Króla, a następnie będzie przemarsz z piękną orkiestrą i w ogóle z różnymi atrakcjami pod Bartosza, gdzie będą złożone kwiaty, a następnie spod Bartosza przejdziemy na halę OSIR-u, gdzie będą występy artystyczne, będą podziękowania. Później będzie wielka atrakcja, ponieważ na stadionie będzie mecz Policja kontra. Pan prezydent, posłowie, starości, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego Rzeszowa, no i wiele, wiele osób również z Polski, lekarzy, przedstawicieli różnych instytucji, którzy po prostu chcą na rzecz naszych osób, na rzecz naszego jubileuszu wziąć udział właśnie w tym meczu. Po raz 10. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach od 8 do 10 maja Tydzień Bibliotek, program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa polskiego. Biblioteka przestrzenią kreatywnych to hasło przewodnie tegorocznego 10. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, na który zaprasza Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Tarnobrzega, młodzież, nauczycieli do zwiedzania biblioteki w ramach Tygodnia Bibliotek, który odbywa się od 8 do 15 maja. Również zapraszamy na imprezy organizowane z myślą o czytelnikach, szczególnie na wystawę fotograficzną Stalowo-Wolskiego Stowarzyszenia Fotograficznego Animus, podczas której będziemy prezentować piękne fotografie oraz stare aparaty fotograficzne. Otwarcie wystawy odbędzie się w czwartek o godzinie 18. Zapraszamy również na spotkanie z panią dr Lucyną Kosowską-Łysiak, autorką książki Życie religijne w dekanacie Miechocin w latach 1918-1939. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej biblioteki www.tarnobrzeg.pbw.org.pl. Pokonaj ubytek słuchu. Pod taką nazwą w tym roku rusza akcja bezpłatnych badań słuchu mieszkańców Podkarpacia. W środę 8 maja specjalny pojazd do badań odwiedzi również Tarnobrzeg. Wszyscy zainteresowani będą mogli zbadać sobie słuch na placu Bartosza Głowackiego w godzinach od 9 do 16. Organizatorem akcji jest SłuchMed. Teraz czas na sport. W sobotnim meczu drugiej ligi wschodniej Siarka Tarnobrzeg przegrała na własnym boisku z rzeszowską Stalą 0-1
nie wykorzystując okazji na zbliżenie się do zespołów z bezpiecznej strefy w tabeli. W pierwszej połowie obie drużyny próbowały zaskoczyć rywali, ale zarówno jednym, jak i drugim brakowało ostatniego podania i wykończenia. W 69. minucie siarka powinna objąć prowadzenie. Wtedy to dobrą indywidualną akcją popisał się Jan Kowalski, który szarżując z piłką w polu karnym gości został brutalnie sfaulowany przez Kamila Drożdżala i sędzia bez wahania wskazał na 11 metr boiska. Niestety bramkarz gości Tomasz Wietecha idealnie wyczuł intencje najlepszego strzelca siarki Jarosława Piątkowskiego i rzucił się w prawy róg swojej bramki, dokładnie tam, gdzie uderzył kapitan siarki. No właśnie zmieniłem ostatniej chwili. Chciałem uderzyć tak, jak uderzyłem na Elblągu w lewy bramkarza. W ostatniej chwili zmieniłem. No to był błąd. No, to jest takie powiedzenie, że ta pierwsza myśl jest najlepsza. Także no trudno, no ciężko. No to jest loteria. No. Wyczuł akurat, złapał i trudno. No, naprawdę szkoda tego meczu. Niewykorzystana sytuacja zemściła się kilka minut później. Najpierw Paweł Alancewicz trafił w słupek, a za chwilę Ernest Szelas z ostrego kąta strzelił od poprzeczki i piłka wpadła do siatki, dając prowadzenie Stali. W 83. minucie goście byli bliscy zdobycia drugiego gola. Michał Górecki idealnie obsłużył podaniem Andrzeju Prokicza, jednak zamykający akcję Serb, stojąc kilka metrów od bramki siarki, pośliznął się i wywrócił na piłce. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy na trudnym terenie. Zdawaliśmy sobie sprawę, gdzie jedziemy i jakim zespołem po przerwie zimowej jest siarka Tarnobrzeg. Mówiłem tutaj przed meczem, śmialiśmy się z Januszem Chynowskim, że szkoda, że nie mamy obydwaj po 35 punktów i dzisiaj moglibyśmy naprawdę spokojnie oglądać ten mecz. Każda z drużyn potrzebowała punktów. Do nas uśmiechnęło się dzisiaj szczęście, którego do tej pory nam brakowało i wywozimy 3 punkty. Myślę, że to będzie mecz, który odwróci naszą pasę, bo tak jak mówię, no wcześniej nie graliśmy źle, brakowało pewnego elementu. Dzisiaj po kapitalnej obronie Tomka Wietechy udało nam się zdobyć bramkę i dowieźliśmy wynik do końca. Mieliśmy wszystko, tak? Mieliśmy pogodę bardzo ładną, liczna publiczność, która się stawiła na ten mecz, wspaniały doping naszych kibiców. Natomiast zabrakło najważniejszego, zabrakło zwycięstwa, zabrakło nam 3 punktów. I za to trzeba tych ludzi, którzy przyszli na ten stadion, przeprosić, no bo każdy oczekuje od nas zwycięstwa i w jakiś tam sposób zawiedliśmy. Co do samego przebiegu meczu, mecz takiej walki, nie było to jakieś tam porywające widowisko. Zabrakło nam szczęścia, tak jak tutaj ten powiedział. No mając rzut karny u siebie, nie wykorzystując go, to przeważnie tak to jest, że się mecze później przegrywa. Moglibyśmy się dzisiaj cieszyć, bo prawdopodobnie jakbyśmy strzelili tą bramkę z rzutu karnego, to byśmy ten mecz wygrali i byśmy byli w innych nastrojach. Przegraliśmy, głowy spuszczone, jest przykro, punkty jadą do Rzeszowa. Że no, wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy. No dzisiaj no, bardzo, bardzo ważne 3 punkty uciekły nam. Gratuluję drużynie Stali zwycięstwa. W następnej kolejce siarka rozegra wyjazdowe spotkanie z Olimpią Elbląg. No, na pewno zrobimy wszystko, żeby teraz w Elblągu wygrać. Dobieg końca kolejny sezon Sandomierskiej Ligi Futsalu. Od października ubiegłego roku 18 amatorskich drużyn z Sandomierza i Tarnobrzega rywalizowało w ramach pierwszo- i drugoligowych rozgrywek. Tegorocznym mistrzem ligi został obrońca tytułu tarnobrzeski zespół Paragraf Tarys Motor, który w finale pokonał drużynę sandomierskich Byków 1-0. Przegraną w finale ligi najlepsza sandomierska drużyna powetowała sobie w Pucharze Ligi, broniąc wywalczonego w ubiegłym roku tytułu. W finale Byki zmierzyły się z najlepszym drugoligowcem, zespołem Old Boys. O wyniku meczu zadecydowały dopiero rzuty karne, wygrane przez sandomierskie Byki 3-2. Tarnobrzeska drużyna KTS Zamek Tarnobrzeg po raz piąty wywalczyła srebrny medal Europejskiej Unii Tenisa Stołowego. W drugim pojedynku finałowym podopieczne trenera Zbigniewa Nęcka przegrały z naszpikowanym gwiazdami tureckim Fenerbahçe 0-3.
Tym razem presji nie wytrzymała liderka KTS-u Haning, sklasyfikowana na 40 pozycji w światowym rankingu, która już na starcie wyraźnie uległa zajmującej 111 lokatę na świecie Humelek. Wynik spotkania 0-3 sprawił, że szanse na końcowy triumf pozostawały iluzoryczne. Blisko zwycięstwa z liderką Fenerbahce Wiktorią Pawłowicz była kolejny raz Renata Strbikowa. Czeszka stoczyła porywający pięciosetowy pojedynek z białoruską defensorką, niestety zakończony identycznym wynikiem jak w Stambule 2-3. Ostatni mecz między Chinkami Jia Jun i Zhou Fang Fang nie miał już znaczenia dla losów całej rywalizacji. Niemożliwe było pokonanie Istambułu i to nie mówię w kategoriach naszej drużyny, tylko żadna drużyna w Europie nie jest w stanie tak potężnej drużyny pokonać. Ja to już mówiłem przed sezonem, natomiast na tyle nas było stać. Dla nas, jeżeli ktoś powiedziałby przed sezonem, że awansujemy do finału Pucharu Europy, wydawałoby mi się wtedy, że jest to niemożliwe. My jesteśmy w tym finale, my odnieśliśmy wielki sukces. Ja nigdy nie obiecuję rzeczy niemożliwych, a to byłoby, ten układ był niemożliwy. Istanbul zainwestował w tenis stołowy, to jest 5 wspaniałych zawodniczek, to jest drużyna zbudowana za olbrzymie środki finansowe, stać ich na wszystko, na realizację programu i sportowego i na zakontraktowanie tak wielkich zawodniczek z Wiktorią Pawłowicz, aktualnie najlepszą zawodniczką Europy, zawodniczki, której się obawiają wszystkie zawodniczki na świecie. I kto ma Wiktorię Pawłowicz, zdobywa Puchar Europy, nas oczywiście na to nie stać. My pracujemy w innych realiach i to trzeba wziąć pod uwagę i wtedy z tego punktu widzenia inaczej oceni się wynik dziewczyn. Dziewczyny zagrały wspaniale w tych rozgrywkach. Miejsce drugie w Europie przy tak ograniczonych możliwościach naszych ekonomicznych wydaje się niemożliwe, a my to zrobiliśmy. Także cieszymy się na dzisiaj ze srebra, bardzo się cieszymy. Ja jeszcze raz, korzystając z okazji, dziękuję swoim dziewczynom za wspaniałą walkę i za wspaniałą przygodę w edycji Puchar Europy. Ja nie twierdzę, że w przyszłości my takiego celu nie będziemy próbowali zrealizować. Po zakończeniu klubowych rozgrywek europejskich KTS rozpoczyna walkę o 22 tytuł drużynowego mistrza Polski. Tarnobrzyski zespół zakończył rundę zasadniczą z czystym kątem, jako jedyny w całej ekstraklasie. Po słabym początku rundy występujący w stalwowolskiej okręgówce piłkarze OKS Wielowieś odnieśli imponujące zwycięstwo nad broniącym się przed spadkiem strzelcem Dąbrowica. W niedzielnym spotkaniu podopieczni trenera Artura Szkutnika strzelili rywalowi 7 bramek, nie tracąc przy tym żadnej. W meczu ze strzelcem hat-tricka zaliczył Jacek Rożek, 2 bramki zdobył Przemysław Stąporski, po jednej zaś Maciej Jarosz i Michał Szczepański. Tak jak w tamtym sezonie, początek mieliśmy bardzo dobry, serię zwycięstw, końcówka słabsza, to teraz mieliśmy fatalny początek, ale mam nadzieję, że to się odwróci, że będziemy już do końca naprawdę ciągnąć tutaj te wyniki w górę. Bardzo źle było z obroną, po prostu straciliśmy bardzo dużo bramek i nie wyglądało to dobrze. No dzisiaj było parę korekt wprowadzonych w zespole i naprawdę ta gra wyglądała dobrze. Mimo, że nie graliśmy z jakąś mocną drużyną, ale przypominam, że wcześniej mieliśmy też z końca tabeli drużyny i graliśmy źle, a teraz zagraliśmy dobry mecz i bardzo się z tego cieszę, bo myślę, że był to mecz na przełamanie, bo uważam, że mam, jak na klasę okręgową, mamy dobrą drużynę. Przyszli do nas nowi zawodnicy, w tym bramkarz, w dwóch bramkarzy praktycznie, Aleksi to nam wyleciał, bramkarz podstawowy, który naprawdę dużo nam wnosił. Postawiliśmy na dwóch nowych bramkarzy. Hubert toś przyszedł z juniora Zakrzów, bardzo młody bramkarz, 16 lat, perspektywiczny. Na początku on broni pierwsze 2 mecze, jednak musi wejść w tą klasę rozgrywkową, dopiero uczy się bronić. No i doszedł też Marcin Cena, zawodnik już ograny w wielu klubach, w Dwikozach, w Klimotowie, w Samborcu i od 2 meczów zaczął bronić. Uważam, że jest to też wzmocnienie, pozytywnie na razie to wygląda. W bramce doszedł Marek Kulczycki z OKS-u Mokrzyszów, doświadczony zawodnik, ogólnie znany i dobry zawodnik, na lewą pomoc. Doszedł Marek Brzygut, ostatnio Dąbrowica, tak samo duże doświadczenie, ograny zawodnik. Jacek Rożek, no zdecydowanie uważam, że tutaj on nam powinien pomóc. Bardzo nieudany początek w jego wykonaniu. Można powiedzieć, że przez swoją głupotę pauzował 2 mecze, osłabiając zespół. Mam nadzieję, że wyciągnął wnioski z tego pierwszego meczu. Jak było widać, nawet w tym meczu strzelił parę bramek, dograł. Bardzo pozytywny zawodnik i wydaje mi się, że będzie dużym wzmocnieniem. No i jeszcze młody zawodnik Wiktor Żwirek przyszedł z Iskry Sobów. Młody, perspektywiczny zawodnik, wchodzi do zespołu, ogrywa się. Myślę, że będzie to przyszłościowy zawodnik. Na dzisiaj to już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.